W ostatnim odcinku robiliśmy wielką zagrodę zwierząt i na samym początku sprawdzimy, czy te zwierzęta nam nie uciekły. Ale dzisiejszy plan mamy taki, że nie dość, że przebudujemy sobie tą miejscówkę lekko, bo no nie wygląda to jak dom, to w dodatku robimy wielki magazyn. Pod koniec odcinka powiemy wam dlaczego, co planujemy w kolejnych odcinkach i do czego tak naprawdę ten magazyn nam jest potrzebny. A z nami jest Zakrzak, siemanko, dzień dobry. Siemano, siemano, witam cię Rafa, co tam słychać? Bardzo dobrze, ogólnie sprawa wygląda tak, Zakrzak, że mam dla ciebie dynię, bo Zakrzak przed odcinkiem mówił, że jest głodny, więc proszę bardzo, możesz sobie zjeść dynię. I słuchajcie, widzowie, robimy w ten sposób, że jedna łapka w górę to jedna dynia dla głodnego Zakrzaka. Zróbmy dzisiaj tak, także w ogóle zgłaszajcie się, kto ogląda film, niech klika łapki w górę. No i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo za niedługo pojawi się pewna, no pojawi się coś. Pojawi się coś naprawdę, czego dobrze by było, żebyście nie ominęli, więc po pierwsze zasubskrybujcie kanał, a po drugie no kliknijcie dzwonek, żeby przychodziły wam wszystkie powiadomienia, no bo to jest to no, jedna z naszych chyba najlepszych serii, które robiliśmy na YouTubie wspólnie, no nie? No bo jeśli chodzi o Fortnite'a, no to Fortnite Fortnite'em, ale czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy. Ja myślę, że tutaj dobrze bardzo mówisz i sprawdźmy, co tam z tymi naszymi owcami, chociaż ja już widzę. Ale czekaj! Coś tu jest nie tak. Ale patrz, ale one... One są obok. O, jedna była w środku w ostatnim odcinku. Jak nie oglądaliście tamtego odcinka, no to koniecznie sprawdźcie sobie u Zakrzaka ostatni film. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jedna była tutaj w środku, a dwie były poza środkiem. Zobaczmy, czy one tutaj są w stanie wejść jeszcze raz. Czekajcie, może one polecą za malinką, czy nie? Jak myślisz? Zobaczymy. Może ja mam dynię jak coś, więc wyrzucę. A, ja zjadłem tą dynię. A nie, mam, czekaj. Upuść. Wyrzuciłem dynię. Albo jej nie widzą, bo jest za wysoko. Ale nie wiem, no bo może jej nie widzą po prostu i dlatego tutaj nie idą. Dajcie znaka w komentarzu, widzowie, czy wam się udało zrobić jakąś farmę zwierzaków, a my z Zakrzakiem teraz przechodzimy do bardzo ważnej rzeczy. Zakrzak, ogólnie naszym celem teraz do wyzbierania jest po 50 drewna, więc idziemy gdzieś, może tam u góry już sobie nie rozwalajmy, idziemy gdzieś na bok i zbieramy drewno, ponieważ, no jak wiecie, żeby zrobić sobie duży magazyn, no to będziemy musieli mieć dużo skrzynek. Nie wiem, dlaczego tu jest tyle pająków. Halo, czemu tu jest tyle pająków, Zakrzak? Może po nocy, czy coś takiego, jak spaliśmy, to wyszmy. Ej, to ty masz też takie zużyte siekierki? Takie mocno i wszystko w ogóle? No, to jest dlatego tak zużyte, wiesz dlaczego? Bo jest buff zrobiony, czyli siekierki, no wszystko jest teraz mocniejsze, więc dodali chyba paska, tak mi się wydaje, nie? Że tyle co było to jest, ale dodali jeszcze, że może być lepsza, ale nie da się jej naprawić, więc jest to trochę dziwne. I mam tu skorupiaka stary, tylko... Ostrzyż ty, chłopie, ile on bije! Musisz mi pomóc i to jak najszybciej. A co, giniesz? No chłopie, on mnie tak uderzył, skubaniec jeden, dobra, został tam na dole. Wiecie co, ja jednak się nie będę oddalał gdzieś niedaleko od domu, bo nie dość, że nie mam nic do jedzenia, muszę iść po coś do jedzenia, to mam do zbierania właśnie to drewno. Ile masz już drewna? I tak się składa, że ja mam już 40, ja tutaj zbieram mocno, bo mam dobrą siekierkę. Co ty gadasz, ty masz już tyle? Także słuchajcie, no będziemy robić wielki magazyn, musimy to przemyśleć, gdzie go zrobić, ponieważ magazyn będzie nam potrzebny do bardzo ważnej rzeczy, która nadciąga, co to jeszcze będzie, to wam nie będziemy zdradzać, w sensie oglądajcie do samego końca. I tak, ja mam drewna na tą chwilę 33, więc nie jest to jakoś dużo. Rozwalmy sobie to tutaj te krzaki, bo one nam pewnie będą przeszkadzać. I dobrze by było ulepszyć wioskę, bo nie wiem czy wiesz, ale mamy wioskę do ulepszenia, chyba że ty ją ulepszyłeś jakoś już. Nie, ale ja mogę ulepszyć, bo ja mam te skorupy od skorupiaków, więc ja mogę to zrobić. Tylko tam chyba granit jest potrzebny. Trzeba granit, trzeba knot... A, tu jest w ogóle... Co to? Czekajcie, bo muszę sobie spolszczyć. Sekunda. Okej, okay, już wszystko gra, zobaczymy, co to znaczy tutaj. Solidne drzewo, które można znaleźć w jaskiniach, czyli musimy iść do jaskini, żeby tą wioskę ulepszyć. Musimy mieć deski i musimy mieć granit. Ja może pójdę odebrać deski, które są dokładnie tutaj. 28 desek na nas czeka. Ja sobie je zabieram teraz. W sumie deseczki i właśnie, i potrzebny nam będzie kij. Do czego będzie kij nam potrzebny, to zobaczycie. Zmieńmy tutaj schemat. Dajmy może 5. Pięćki, albo dobra, niech się dyszka zrobi. To sobie już cofnijmy i musimy się zastanowić, jakie skrzynki mamy. W ogóle musimy to sprawdzić, jakie mamy skrzynki do zbudowania. Mamy dwie skrzynki, czyli mamy tak, marmurową płytę. Ej, skąd wziąć marmur?
Wiesz może? Zapewne w kopalni, tak obstawiam, ale jak wygląda, to nie wiem. I czy możemy go w ogóle wykopać takimi kilofami słabymi? Ej, no właśnie, a czekaj, czy my tu możemy zrobić coś lepszego niż tą leśną siekierę? Kilof jest drewniany. Skąd w ogóle... A, ulepszenia stanowiska. Potrzeba nam 3 skorupy i być może będziemy mogli robić lepsze rzeczy, więc dobrze by było zrobić mieczyk, iść na te... potworki i dobrze by było porobić też talizmany, co ciekawe, bo piszecie w komentarzach. My wszystkie komentarze czytamy, więc jak chcecie nam pomóc, dajcie znaka w komentarzu, co byśmy mogli jeszcze tutaj robić. Ej, i mamy nowego gościa! Siemano, cześć, cześć! Witaj w moim świecie, nazywam mnie turystą. Cześć, Lesio. Lesio, okej. Do zobaczenia na szlaku. Chyba można to nazwać odkryciem nowych znajomości. To miejsce jest znacznie lepsze do spania niż ziemia. Zostanę na noc w twojej wiosce. A co będziesz robić mi? No, ale byku... Ale co tak będziesz robić? Darmo, no halo, no jak to? Tak. To tak nie można. Chłopie, ale nam się tutaj naprawdę wioska robi potężna. Tu się przy ognisku smażą, w sensie smażą. Jest nim cieplej przy ognisku. Tu mamy gościa, który sobie patrzy na wioskę. No, robi się tutaj coraz więcej takich rzeczy. I mamy... Ej, mamy... Czy to jest tęcza? Chyba tak. To jest tęcza. I końcówka. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do tej jaskini może, Zakrzak. Co ty na to? Może jakąś jaskinię tutaj, tylko ja muszę jakieś jedzonko sobie zabrać, bo nie mam nic. Jestem za... I tak w ogóle chciałem zapytać, czy tutaj mam ulepszyć stół rzemieślniczy. Ej, no jeśli możesz, to oczywiście. To dawaj. A właśnie, ja jeszcze zapomniałem, że my mamy do odebrania z ogródka ostatnie rzeczy, żeby one tam nam nie przekwitły. Bo wygląda na to, że można już ją zebrać. Czyli mamy kukurydzę. I to jest tylko kukurydza? Czekajcie, co my tu z tego dostajemy? Aha, czyli mamy kukurydzę, ale kukurydzę też możemy sobie nazbierać, nie? Więc po co nam kukurydza? W sumie to nie wiem, bo ta kukurydza jest średnia. Ej, ja mam do ciebie pytanie, czy my mamy... Ej, deski, potrzebujemy deski, Rafa. 8 desek. Tak, tam się robią deski. Tam się robią deski. Ja tutaj zabieram twoje mięso, sorry, ale potrzebuję trochę coś do jedzenia. Bardzo mi przykro. To sobie dajmy tak. Aha, jak tam? Masz te deski? Ja sobie tam steka robiłem na kolację. No, dzięki. Ej, no tak to jest mieć wspólną lodówkę. Bardzo mi przykro. Weźmy sobie tam siekierkę. W ogóle muszę zrobić znowu siekierkę. Ej, to co byśmy zrobili ze zwykłych skrzyń ten magazyn na razie? Bo ciężko nam będzie znaleźć chyba ten marmur, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy się wyrobimy, tak szczerze. Myślę, że ciężko, bo tak naprawdę nawet nie wiemy, co jest potrzebne, żeby go wykopać. Może, wiesz, nie możemy jeszcze tego nawet zrobić. Tak może to wyglądać aktualnie. Dobra, to słuchajcie, póki pada deszcz, musimy się zastanowić, jaki weźmiemy, zbudujemy dom na to, ten nasz magazyn. Dobrze by to było, żeby to było w miarę duże, ale tak szczerze to nie widzę jakichś takich dużych... domków, więc chyba mamy tylko jeden do wyboru i to będzie... Ej, który tu domek wybrać? Może ten podwójny też, tak jak Zakrzak tu zbudował, albo taki. Dobra, weźmy może ten, tylko nam potrzeba 23 drewna. Okej, no to ja jeszcze pozbieram drewno. Weźmy sobie tutaj oczywiście pochodnie, żebyśmy coś widzieli. No i jedziemy z Kilofem. Jedziemy z Kilofem i zbieramy drewno. Chyba, że ty masz. Ja mam 70 drewna, tak jak tam wcześniej byłem na tej wyprawie ze zbierania, więc mogę ci wyrzucić całe. Jak chcesz, żebyś zrobił skrzynki, trzymaj, o. O, bardzo dziękuję. I teraz widzę, że mi się tutaj ulepsz wioskę. 28 desek, słupok... Aha, czyli... Aha, dobra, zapomniałem, że przecież tego nie mamy. No to tak, mamy tutaj od Zakrzaka, dostaliśmy rzeczy, więc przejdźmy do budowy magazynu. A jakby to zrobić właśnie z takich innych elementów, bo tak, tutaj mamy klocki, mamy coś takiego. Ej, pomóżcie tutaj, o, bardzo dziękuję, dzięki. Zobaczmy, co my tutaj mamy, mamy schematy. Ej, zrobimy sobie ze ścian, może chociaż nie, bo to nie będzie wtedy miało zabudowania, to będzie trochę bez sensu. Tu mamy drzwi takie, a dachy, podłogi, albo dobra, ej, stary, mam, już wiem, jak to zrobimy. Ja ulepszam stół, Rafa. Jesteś dobra. Gotowy? A tak, no to dawaj, to będziesz nam robił jakieś lepsze rzeczy dla nas, co ty na to? Ta, majsterkuje, uwaga. Fajny ten stół, tak szczerze powiem, że mega mi się podoba ten stół. Ja zaczynam robić magazyn, tylko Zakrzak, wybierz miejsce, gdzie byśmy go mogli zrobić. Ja myślę, że... może blisko naszej narzędziowni, co? A może jak? Tu z tyłu, ci... co? Patrz, jakby tu połączyć jakoś dawaj. To? A no to właśnie tak mówiłem, nie? Że tutaj blisko narzędziowni. No, jakoś możesz tu postawić. Tylko musisz rozwalić ten, tutaj... nie gościa, tylko to, co tam jest, wiesz, ten płotek. Jakbyś mógł rozwalić. Proszę tutaj, pomóżcie, no. Ej, mieszkacie tutaj w naszej bazie, no to pomagajcie. Halo, co jest grane? Dobra, weźmy sobie tak. Raz,
I Zakrzak, dawaj jeszcze dwa. Aha, i to jest nieforemne, no. A dawaj jeszcze jeden, jeszcze. Albo nie, już nie, bo tam się nie zmieści. Tam się nie zmieści już. Okej, no to taki kwadrat może być w sumie. To jakoś tutaj to przebudujesz fajnie. Tak, tak, ja tu zrobię fajnie na pewno, panie. Tylko, tylko będziesz musiał drewno zbierać i deski robić. Ja sobie tutaj dzisiaj pobuduję. Spokojnie. Że tak powiem. Spokojnie. Ja sobie już tutaj robię lepszą siekierę. Talizmany tutaj mamy. Ej, odblokowaliśmy naprawdę mocne rzeczy. Tylko co ty gadasz? Tylko teraz żeby to robić. No, supokorzeń potrzebujemy. A no, go nie mamy. No właśnie, no ale dobra, to sobie zostawimy. Słuchajcie, co prawda ja to robię z jakichś innych ścian, ale podoba mi się ten zamysł, tak szczerze, podoba mi się ten zamysł. Wybudujmy sobie ten, w ten sposób to. Wybudujmy sobie jeszcze tak. Wybudujmy sobie jeszcze tak. Bo to w sumie wiecie, ktoś jak tutaj przyjdzie, to pomyśli sobie, a tutaj jest jakiś fort, nic więcej. A tu tak naprawdę będzie magazyn, więc weźmy sobie teraz, dajmy jeszcze drzwi. Ej, były tutaj gdzieś drzwi, drzwi są tutaj, patrz stary, jakie to będzie dobre. Chłopie. No pokaż, no ciekawy jestem. Pa. O, proszę bardzo. No i tu wchodzimy. Ej, dobra. Pa. To jest dobre, to jest lepsze niż te domy ze schematów. To nie jest wszystko, stary, patrz co tutaj będziemy jeszcze mieli. Mamy jeszcze tak, podłogę, grubą podłogę, więc musi... Aha, bo to jest podłoga, więc ona mi się tak nie dociąga, więc może... nie ma sufitów? Chyba nie ma sufitów, nie ma. Ale... podłoga na sufit czy coś? No właśnie, jest tutaj coś takiego, tylko bym to musiał obrócić... Czekajcie, bo ja muszę stąd wyjść, bo to chyba trzeba od zewnątrz budować, ja już sam nie wiem, ale coś tutaj nie gra, tak szczerze, totalnie. O, jest, już wszystko gra, dajmy sobie tak, przekręćmy sobie i dajmy sobie to, tylko to jest trochę małe, ty, jest małe. No ja niestety nie widzę, ale ja pozbieram więcej drewna, bo ty tutaj na budowę pewnie wydasz sporo. No, tak szczerze to możesz pozbierać, ej, to nie będzie w ogóle do siebie pasować, ja muszę tutaj coś wykombinować innego, może... Może taki... O, taki dach. Tak. Tylko jak to zrobić, żeby to było równo? To jest dla nas zagadka, tak myślę. No w ogóle ciężko jest chyba z dołu tak to zbudować, co? Tak mi się zdaje. No właśnie mega ciężko, tak szczerze. Ja się tutaj muszę, chłopie, napatrzyć tymi oczami strasznie. Ale powiem ci, że dobrze zaczyna to wyglądać, tylko w jednym miejscu nie będziemy mogli tam nic zrobić. To jest trochę słabe, ale... Zaraz to naprawimy. Ej, to robimy tak. Bierzemy do ręki tutaj jedyneczka, proszę bardzo. Rozwalamy to. Rozwalimy sobie to. Rozwalimy sobie tak samo te drzwi i te drzwi damy sobie w inne miejsce. Te drzwi damy sobie tutaj. Ej, to będzie dobre. Tędy się będzie dało przechodzić. Tu zrobimy jakąś furtkę. I musimy to zabudować, więc musimy się cofnąć, przejść sobie na ściany i dać sobie ściankę... muszę jeszcze rozwalić, muszę rozwalić jeszcze ten, podłogę. Dobra, rozwalam, jedna, druga, okej, zbieram drewno, proszę bardzo, dajcie mi tutaj do mnie to drewno. Cały czas mi się mylą guziki, nie wiem co się dzieje, ale cały czas mi się mylą guziki, Zakrzak. A ja tutaj cały czas nawalam w drzewo i już normalnie boli mnie ręka od tego nawalania, bo ta siekiera ciężka. Coś mnie wysłał na dobre zadanie. No słuchaj, no coś trzeba robić, no nie ma obijania się, trzeba tutaj pracować. Ja mam magazyn, można powiedzieć, że lekko już mocno zbudowany, tylko znowu muszę przejść do dachów. I pytania, czy są końcówki do tych dachów, bo wygląda na to, że do tych dachów, tych boków, mi chodzi dokładnie o te boki, które są tutaj. Nie ma, musimy zjeść mięso. Dobra, zjedzmy sobie trochę mięsa, proszę bardzo. O, no i takie mięso to daje tyle, że ja cię kręcę. I to czwarte serducho dodaje. No to jest akurat dobre w takim razie, to musimy smażyć, bo ja tak, powiem ci, mam trochę surowego, je jem, a to chyba bez sensu. Ogólnie magazyn będziemy z biegiem czasu ulepszać. Na razie zaczynamy sobie z magazynem, który polega na tym, że robimy tutaj skrzynki, bo one będą nam potrzebne na pewną rzecz. Ja tak myślałem, że może wam zdradzę, o co chodzi i można powiedzieć, że na co... Inaczej, podpowiem wam tak, będziemy musieli się przygotować na coś, na co potrzeba nam będzie dużo rzeczy w skrzynkach, żebyśmy mogli je później ze sobą zabrać, tak powiem, tak bym tutaj powiedział o tym. Wy się możecie domyślać i piszcie w komentarzu, jak myślicie. Kto odgadnie, no to w ogóle wszystkim poprzypinam serduszka, ale postarajcie się odgadnąć sami. Dobra, przechodzimy do skrzynek. Cały czas tutaj ja muszę chyba więcej pobudować, bo się cały czas gubię. Dobra, tu są skrzynki, mamy skrzynkę. O, ej, i skrzynek możemy mieć masę, wiesz o tym? W sensie możemy, bo one są tanie chyba całkiem, dlatego o to chodzi. Tak, dokładnie o to chodzi. Tu stoi inny obiekt. Czekaj, co jest? To
co się nie da równo tego wybudować. Ale i dymy, czemu? Dobra, dajmy sobie. Musimy, wiesz, musimy tak podzielić sobie, żeby było wiadomo co gdzie. W sensie trzymać tam porządek. W jednej drewno, w drugiej kamienie, granity i tak dalej, wiesz co chodzi. Tak, to ja w takim razie cię zapraszam, żebyś tutaj podpowiadał w razie czego, jak to zrobić. Ja sobie tutaj jeszcze wybuduję może w tym miejscu. Ej, powiem ci, że ładnie to wygląda, tak Fortnite'owo nawet, w sensie te skrzyneczki fajne są. To ja powiem tak, wracam zaraz z przygody zbieracza drewna i tyle drewna to ja nie zbierałem jeszcze nigdy. Możesz zgadnąć ile mam, jestem ciekawy, czy zgadniesz. O. 118. Ej, mam 119, dokładnie. Byłem bardzo blisko, słuchajcie. Właśnie czekam na to twoje drewno, bo jest mi potrzebne. Dawaj już tutaj do nas. Zobaczmy, gdzie jest... Patrzcie się, gdzie on... Ty, chłopie, gdzie żeś ty... A nie, w sumie nie jesteś daleko. Myślałem, że jesteś mega daleko. Musimy w końcu mapę odkrywać i co do tego też są pewne plany. No po prostu subskrybujcie z dzwoneczkiem, bo bardzo dużo osób, tu jak widzicie, te osoby, które dotrwają do tego momentu, a nie subskrybują. Zobaczcie, ile ludzi ogląda bez subskrypcji, więc zmieńcie to. I tak, mamy 85... Nie, 30... Ty, to czemu ja mam? Musisz już zabrać, bo nie mam... A, dobra, nie masz slotów po prostu w wyposażeniu. Dawaj, przerób to na coś, dokończ budowę. Ej, ładnie to zrobiłeś, ty. No wejdź sobie tam do środka. Nie jesteś architektem jakichś budynków? Wiesz co, ja jestem raczej architektem... architektem niemyślenia, bo są mi potrzebne deski, a nie drewno. Ja czekałem na deski, zamiast sobie wsadzić drewno do tartaku. Ups. No ups. Troszkę dym. Lekki troll. Tak jest, dobra, weźmy sobie deski. A ty masz deski, czy nie? Ja mam dokładnie 5 desek i zauważyłem, że ucieka od nas ten Lesio. On sobie idzie, patrz. On mówi, dobra, zawijam, nie chcę z nimi żyć. A może łóżka dla niego nie ma? To może łóżko dla niego zrób? Czy byłeś w środku tutaj w tym? Zobaczyć? Tak, wygląda to bardzo spoko. Jeszcze dam ci tutaj deski, masz, bo deski to chyba będzie skrzynka albo dwie nawet. Sześć. Sześć właśnie, bardzo dużo. Dam tutaj, jakby to ułożyć, może tu z drugiej strony. Dobra, dajmy tu i tu ułożymy i później jeszcze tutaj. Tu możemy trzymać żywność po prawej, a tu zasoby, co ty na to? Jestem za. A, w sensie jedna skrzynka, sześć drewna. Ja myślałem, że jedna skrzynka, jedno drewno, że sześć skrzynek. Dobra, nieważne. Ja muszę sobie rozwalić siekierkę, bo już mi się powoli zaczyna kończyć. I w sumie możemy rozwalić w końcu tego trola tutaj, co Zakrzak zrobił. Bo prawie nam się przyda trochę drewna. O, dobra. I będzie się nam łatwiej wchodzić. A z tego jest drewno? W ogóle leci coś? No tak. Ej, chłopie, ty tu stój i deski wyciągaj. I leci, zobacz, jak rozwalisz to. Proszę bardzo, jak coś zbudowałeś, to wyleciało drewno, jedno. Jedno po jedno. No to zawsze coś, a to takie fajne było, to była taka brama przed potworami, żeby nie wchodziły. Ja tutaj daję kolejną skrzynię i znowu mi chyba będzie brakowało, nie, mogę jeszcze jedną skrzynię i będziemy mieli chyba wszystko, słuchajcie. Może to nie jest jakiś niesamowicie wielki magazyn, ale on będzie ulepszany i jak wiecie, jak odblokujemy kolejne te forty, nie forty, no to wszystko się z biegiem czasu będzie zmieniać. Zabierzmy sobie jeszcze jedną deskę. Ile my tych desek mamy? Dobrze by było sprawdzić, ale poczekajmy jeszcze na jedną, bo dosłownie jednej deski nam brakuje do zrobienia kolejnej rzeczy. I tak, słuchajcie, mamy 6 skrzynek, może nie jest to jakoś nie wiadomo ile, ale wydaje mi się, że na pewno jest to więcej niż mieliśmy wcześniej, a u Zakrzaka na kolejnym odcinku... Panie Zakrzaku, co my u pana będziemy robić w kolejnym odcinku? Czy pan pamięta? A tak się składa, że ja pamiętam, tylko muszę sobie przypomnieć, okej? Okay? Dobra, dawaj do magazynu. Co będzie u Zakrzaka? Będzie na filmie u Zakrzaka już jutro. I słuchajcie, no tak wygląda nasz magazyn. Mi się podoba. Mamy 8 skrzynek, czyli mamy razem slotów 10, 80, tak? Czekaj, raz, dwa, tak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A skrzynek ile? Tak, 8. No to 80. 80. Tak. Także słuchajcie, piszcie co tu wkładać do tych skrzynek. Ja was zapraszam na te filmy, które widzicie. Trzymajcie się, na razie. Piona!